zaśpiewała 500 razy partię Madame Butterfly i powiedziała dość, złożyła nutę, ale nie skończyła swojej kariery. Będąc osobą wysoce wykształconą i śpiewając w 6 językach, kontynuowała swoją karierę jako śpiewaczka kameralna. Z wielkim powodzeniem dała, tak jak krytycy obliczają, zwyż 1000 koncertów w czasie następnych prawie 20 lat z ogromnym repertuarem, od muzyki barokowej do współczesnej. Śpiewała pieśni Ryszarda Strausa, Castelnuovo, Tedesco. I tutaj też mamy takie ciekawostki, że była zaprzyjaźniona z kompozytorami i wśród innych jej bardzo dobrym przyjacielem i wielbicielem jej talentu był Władysław Żeleński, który dedykował jej pieśń Blada Róża, a w operze Którego Goplana zaśpiewała wyjątkową, trudną partię Goplany. Bardzo rzadko do dnia dzisiejszego ta opera brzmi właśnie z powodu tej niezwykle trudnej partii głównej bohaterki. Otóż dalej wysłuchamy pieśni różnych narodów, różnych epok z repertuaru Salomei Kruszyńskiej.